Great. Take a while, right? So yeah. Start singing. Yeah. Pomysł tego kursu. Co to były za wydarzenia? Wiecie co, ja już się po prostu gubię w wydarzeniach od 2020 roku i 2020 myli się z 2021. A w każdym razie... To były jakoś bardzo różne lata. Tak. W każdym razie w 2021, w drugiej połowie, chyba na jesieni, stwierdziłam, że dość. To, co widzę pomiędzy ludźmi, oni bardzo nie rozumieją siebie nawzajem, tego, co robią sobie nawzajem, nie rozumieją procesów społecznych, w których uczestniczą i które tworzą, że ja zaczynam nowy etap tworzenia wokół siebie społeczności, ludzi, którzy są świadomi tego, co się dzieje, bo ja się po prostu jeszcze denerwuję, a już trochę boję. Więc to, co mogę zrobić, to po prostu rozpowszechniać wiedzę w tym zakresie. Dzisiejszy live i tak był zaplanowany na temat tego, czy ludzie są źli, że walczą, że biorą udział w wojnie i ewentualnie, czy ludzie są dobrzy, że pomagają w sytuacjach konfliktu. I to jest po prostu chichot historii, że temat aż tak bardzo pasuje. On się nie miał być zatytułowany dlaczego Iwanowicz atakuje, napada, a Kowalski pomaga. Miał być zatytułowany, czy SS-mani byli potworami. Niestety mamy temat aktualniejszy, bardziej świeże przykłady. Przykro mi z tego powodu jest bardzo, ale chyba nie było to samo spełniające się proroctwo. Nie wywołałam III wojny światowej. Wszystkie wykłady są zaplanowane tak, jak wykłady akademickie, czyli na 1,5 godziny, z czego te 15 minut kwadransu akademickiego to jest na dzień dobry, na sprawy organizacyjne i tak dalej. Kiedy myślimy o temacie zła albo dobra, to przede wszystkim przychodzi nam do głowy, przynajmniej w naszej kulturze, ale też w wielu innych, taki konstrukt jak Bóg, jak wyższa prawda, jak wyższa jaźń, jak prawa moralne, jakieś uniwersalne, wyższe. Tymczasem im więcej wiedzy zdobywamy o świecie z różnych dziedzin, im bardziej postępuje nasza ludzka nauka, tym bardziej się okazuje, że całe wielkie być, cały wielki byt, cała tajemnica bytu, a co za tym idzie, również naszej moralności, naszych relacji, sensu i bez sensu naszego życia, sprowadza się do replikacji kodu. Bardzo przykro jest to usłyszeć, kiedy się nad sobą pracuje, nad swoją duchowością całe lato, bo to jest taki po prostu policzek w uduchowioną, awakenową twarz, że tak naprawdę jestem tylko zbiorem bitów 0-1. Genetyczny. Tak, ale też na przykład chemicznych. I cały sens mojego życia polega na tym, żeby ten kod rozprzestrzenić. Koronawirus, słynna nasza gwiazda ostatnich lat, nie jest więc niczym nowym. Może ten zapis, który tworzy koronawirusa, jest nową kombinacją, natomiast sama koncepcja wirusa jest stara jak świat. Jaki kod jest tym podstawowym? Nie będę wchodziła w chemię, nie będę wchodziła w fizykę, nie będę wchodziła teraz w matematykę, fizykę kwantową. Skupię się na tym kodzie, który dla nas z dzisiejszego punktu widzenia, z punktu widzenia tego live'a jest najbardziej interesujący, a więc na genie. Książka Samolubny gen jest bardzo Wam z pewnością znana. Autor
informuje nas w niej, robi badania, sprawdza, potwierdza. Oczywiście to jest bardzo kontrowersyjny autor, którego do dziś z radością się obala, mówi, że jest szurem, mówi, że jest szurnięty. Niemniej nikt tak naprawdę jego teorii nie podważył. Czyli tak w ujęciu takim czysto biologicznym, a oczywiście możemy ujmować ludzką egzystencję, czy też w ogóle wszechświat w bardzo wielu perspektywach. To nie znaczy, że jedna perspektywa wyczerpuje prawdę, ale ta jedna perspektywa jest prawdą. Nie całkowitą, ale całkowicie prawdą. Którą prawdopodobnie będziemy jeszcze zgłębiać przez następne stulecia nauki pod warunkiem, że nie będzie zaraz końca świata. Samolubny gen dąży do tego, żeby przetrwać i się zreplikować, a więc dąży do tego, żebyśmy się rozmnożyli. I tutaj w zasadzie można skończyć mówienie o celowości, sensowności człowieka w ogóle, jego życia i wszystkiego, co wymyślił. Z moralnością na czele. Dlaczego? Dlatego, że wszystko, co człowiek wymyślił i przekazał swoim dzieciom, a więc zreplikował w genie, jest adaptacją, dobrą, udaną adaptacją do warunków zewnętrznych. To znaczy, jeśli ktoś miał inny zestaw cech, taki zestaw, który nie pozwolił mu przetrwać i się rozmnożyć, to jego genów już nie ma, jego dzieci, wnuków, prawnuków już nie ma i nie jesteśmy tacy jak on. Oczywiście gdzieś tam w genach może nam się odezwać jakaś wariacja na temat, jakieś przypomnienie, ale zasadniczo on zginął w mgle historii, a my jesteśmy tym, co było najlepsze do tego, żeby się rozmnożyć. Dzisiaj już nie jest to takie popularne, my już weszliśmy dawno na poziom meta, gdzie realizowanie siebie, tak jak my na przykład, zastępuje rozmnażanie się. Dlaczego? Dlatego, że właśnie umysłowo, moralnie, duchowo, symbolicznie weszliśmy na poziom, w którym takie horacowskie wybudowałem pomnik trwalszy niż ze spiżu, czyli napisałem swoje wiersze, zostaje na setki tysięcy lat z ludzkością, jeśli zrobiłem to dobrze. I w tym momencie jakby symbolicznie my już wykroczyliśmy poza to, że trzeba mieć dzieci. Natomiast w sensie biologicznym my jesteśmy nadal bardzo młodzi i jesteśmy jeszcze małpy. Dlatego nawet jeśli decydujemy, że nie chcemy mieć dziecka, to i tak się zachowujemy, postępujemy, żeby być dobrą partią reprodukcyjną. Tylko, że to dziecko jest już symboliczne. Naszymi konstruktami myślowymi, symbolicznymi, ale odruchami także, naszymi emocjami, naszymi wartościami rządzi samolubny gen, który chce replikacji. Jak doszło do tego, że samolubny gen stworzył coś takiego jak altruizm, braterstwo, wspólnotę? Bo o ile łatwo jest sobie wyobrazić, że stworzył wojnę, no to trochę ciężej sobie wyobrazić, że stworzył niesamolubność. Ale oczywiście to jest tylko pozorne i paradoksalne, ponieważ samolubny gen wykorzystał wszystkie okoliczności, które pozwoliły mu przetrwać, wszystkie możliwości. I w ewolucji wyglądało to tak, że samolubny gen lepiej przetrwał tam, gdzie był tak zwany dobór krewniaczy, a więc człowiek stawiał na opiekę nad swoimi bliskimi, nad swoim młodszym rodzeństwem, na przykład nad swoimi dziećmi, nad swoimi wnukami, także nad dziećmi rodzeństwa, dlatego że w części mamy gwarancję, że jakiś ułamek naszych genów przetrwa, jeśli przetrwa na przykład dziecko naszej siostry. Ale bardziej się opłaca, żeby
przetrwało nasze dziecko, ale może my go nie mamy, może ono umarło, może inwestowanie w nasze nie ma sensu, bo to dziecko jest rachityczne i prawdopodobnie umrze. Dzisiaj tak nie jest, ale kiedy byliśmy jaskiniowcami, to tak było. I lepiej, żeby ta 1/4 czy 1/8 genu kodu genetycznego przetrwała, niż inwestować całe zasoby w te 50% moich genów, które raczej na pewno nie przetrwa. Ponieważ jest to dobór egotyczny, egocentryczny, samolubny, to i dobór krewniaczy był kierowany interesem własnym, przy czym nie mnie jako Ani, tylko mnie jako kodu. Czyli to, co mi się wydaje, że ja chcę, to, co ja czuję, jest jakby wtórne w ważności dla ewolucji, dla natury. Najważniejsze było to, żeby ten kod przetrwał. I to stąd opieka nad bliskimi. Wcale nie stąd, że ich bardziej kochamy. Miłość jest wtórna. Jest oczywiście faktem, ale jest wtórna do potrzeby zachowania swojej linii. No i co się pojawiło, kiedy pojawił się ten dobór krewniaczy? Zaczął się tworzyć altruizm odwzajemniony. Zaczął się wytwarzać jako dostosowanie adaptacyjne, przystosowawcze, zachowanie przystosowawcze, cecha, altruizm odwzajemniony, który jest czystą definicją rozsądnego egoizmu po prostu. To znaczy, altruizm odwzajemniony to jest wet za wet, to jest ząb za ząb. I nie jest to wcale nic tak złego, jak może brzmieć, jak w dzisiejszej kulturze brzmi. W latach 70. stworzono bardzo prosty program komputerowy, w którym było ileś tam 10 postaci, które miały tylko dwie opcje. Były bardzo proste postaci. Albo współpracowały, albo były rywalizacyjne. Przy czym każda postać, która była napisana jako osobnik normalny, zdrowy, w pierwszej turze stawiała na zachowanie kooperacyjne, więc była miła dla tej drugiej postaci. Natomiast w drugiej turze i kolejnych postępowała już tak, jak wobec niej postąpiono. Zobaczcie, ci z Was, którzy byli na psychoterapii, bardzo dobrze wiecie, że kiedyś byliście mili, a odkąd jesteście zdrowi, a traktowaliście ludzi miło, a odkąd jesteście zdrowi, traktujecie ludzi z wzajemnością. Tak też to wymyśliła natura. I to jest dla nas bardzo zdrowe, ponieważ jest zgodne z tym, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, jaka jest nasza natura, jak nas wymyśliła biologia. A kategorie dobra i zła są w ogóle wtórne. No i co się okazało? Że w tym prostym układzie, w którym te postaci były nastawione na współpracę, dość szybko postaci nastawione na oszustwo, na wykorzystanie odpadły. Dlaczego? Dlatego, że dostawały w pierdziel od porządnych ludzi, a równocześnie porządni ludzie czy porządni osobnicy, bo to nie dotyczy tylko ludzi, budowali razem coś silniejszego. Na przykład nietoperze wampiry też się dokarmiają. Jak jednemu się uda coś upolować, napić się tej krwi, drugiemu się nie uda, to jak się zlatują do jaskini, to wymiotują, żeby kolega też się najadł, przy czym mają swoje preferencje, kto jest kolega, a kto nie jest. Oczywiście członkowie swojego stada to są ci bliżsi, ale ten taki, który najlepiej umie w wet za wet, z tym drugim, który najlepiej umie w wet za wet, tworzą parę kolegów, przyjaciół, wspierają się i na przykład nigdy nie są głodni.
więc mają większe szanse na reprodukcję, więc lepiej im się żyje, więc wchodzą wyżej w hierarchii społecznej. Dlaczego? Dlatego, że inne osobniki widzą, że ci dwaj to mają łeb. Oni to sobie zawsze poradzą. No i właśnie, altruizm odwzajemniony, który najpierw był wśród krewnych, szybko przez swoją praktyczność zaczął się rozprzestrzeniać pomiędzy niekrewnymi. Znaczy zaczął przełamywać barierę pokrewieństwa. Tak, tak. I tak powstała jakaś lojalność plemienna, tak powstały przyjaźnie. I coś, co jest najważniejszym osiągnięciem ewolucji, doskonałym narzędziem, które odróżnia gatunki wysoko rozwinięte od nisko rozwiniętych, dobrze sobie radzące od niedobrze sobie radzących, ewoluujące, to jest właśnie przyjaźń. Zauważcie, że żółwie, węże i inne gadzille się w zasadzie nie zmieniły, ale one nie mają przyjaźni. One były doskonale dostosowane do bycia naprawdę samolubnym gadem i nie musiały, znaczy jakby nie postawiły na rozwój, tylko na brak zmian, na konstans. To jest inna ścieżka ewolucyjna. Natomiast tam, gdzie ewolucja czynnie w czymś uczestniczyła, zmieniała sobie, pozwalając gatunkowi na coraz więcej, tam przyjaźń była, jest nieodzownym elementem przystosowania. Nie powiem, że nie mam przykładu anegdotycznego. Mój żółw był i związany ze mną, i bardzo związany z kotami, i korzystał na tym, i koty na tym również korzystały, chociaż koty chyba mniej. Ale ogólnie nasze stado, któremu ja przewodziłam, będąc sama po rozstaniu z toksykiem, nie wiedząc jeszcze jak żyć, dopiero zakładając fundację, stado dzięki altruizmowi odwzajemnionemu pomiędzy mną a moimi zwierzętami pozwoliło nam wszystkim przetrwać. To znaczy na przykład, głupi przykład, jeden przykład, ale o gadach, ja wypuszczałam żółwia na spacer i ja byłam w takim stanie, zresztą ja w ogóle mam ADHD, więc ciężko, żebym ja nie była w takim stanie, ale wtedy to już wyjątkowo, zapominałam o żółwiu. I jeśli go zgubiłam, to poświęcałam bardzo dużo czasu na to, żeby go znaleźć. Płakałam, więc wprowadzałam nerwową atmosferę. Przerzucałam rzeczy w ogrodzie, przerzucałam rzeczy na drodze, wprowadzałam nerwową atmosferę, w tym czasie nie głaskałam, nie dawałam jeść. Koty, bo ja do jadzie to chyba nie docierało do końca, ale koty bardzo się tym stresowały i koty czuły, że na tym tracą. W związku z czym jedna kotka, Lukrecja, zawsze pilnowała żółwia. Jak ja wystawiałam żółwia na dwór, to ona go zaczynała pilnować. Dzięki temu dla całego stada oszczędzała moje nerwy i mój czas. Więc to działa nawet międzygatunkowo, kiedy tworzymy stado. Nie powiem, żeby żółwik współpracował, ale żółwik kotki kochał. Żółwik potrafił korzystać z ciepła kotków, żółwik sobie szukał, gdzie są kotki i też tam chciał spać, i też tam chciał jeść. Po prostu nie potrafił nic z siebie dać, bo był egoistyczną gadziną. Ale i tak potrafił docenić altruizm. Po prostu był takim stanem bobaska, który nigdy się nie odwdzięczył. Ale ponieważ my jesteśmy osobnikami wyższego rzędu, my, czyli ja i koty, to my i tak potrafiliśmy mieć przyjemność i satysfakcję z tego, że żółwik nas lubi i się cieszy. To znaczy, mieliśmy na przykład poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Wspomniałam o tym, że jeśli dwóch sobie radzi, to buduje status społeczny. Podobnie było ze mną i moim zwierzęcym stadem. Ja zaczynałam od mam autyzm i nie umiem żyć i nigdy sobie nie poradzę. Mam stado kotów, psa, żółwia. I w tym najtrudniejszym momencie życia te mądrzejsze zwierzęta zajmowały się tymi głupszymi, starając się zmaksymalizować mój spokój.
Na przykład, dzięki temu ja mogłam pracować, pracować bardzo ciężko, pracować bardzo dużo. Najmądrzejsza kotka, jeśli któreś mi chciało grzebać w talerzu, a nie zawsze było jedzenie wtedy w domu, i odstawiałam talerz i na przykład się czymś zajmowałam, pilnowała, żeby mi reszta nie zjadła, dostawały w pysk. Dostawały w pysk za bicie się, za wszelkie rozpraszanie i denerwowanie mnie. Dzięki temu ja mogłam dokopać się do relacji z ludźmi. Ja potrzebowałam trochę czasu spędzić z tymi zwierzętami, pozarabiać pieniądze, żeby się odezwać do dawnych znajomych. Gdzie po pewnym czasie ja już mogłam wejść w relację i tej pomocy, wsparcia miałam więcej, mogłam budować rozgłos i tak dalej, aż ułożyłam sobie życie tak, że tak czy inaczej jakoś tam jestem na powierzchni, nawet jeśli mam wojnę ze wszystkimi urzędami i z własnym ciałem, to jest lepiej. I pojawiły się w którymś momencie osoby, które chciały się dowiedzieć, jak ja to zrobiłam, że ja po prostu pod rynny stanęłam w słońcu. Czyli zaczęłam sobie budować status społeczny. Ja zaczęłam sobie budować status społeczny dzięki mowie i to jest coś, co pozwala nam budować najbardziej skomplikowane struktury, których inne gatunki nie mogą budować aż w takim stopniu. Dlatego, że mowa to jest absolutna magia. Wraz z mową pojawiło się u nas tyle dodatkowych narzędzi wpływu społecznego, że głowa mała. Szympansy tyle nie mają, choć mają sporo. Delfiny tyle nie mają, choć mają sporo. U nas mowa stworzyła całe ogromne obszary symboliczne, religijne na przykład. Stworzyła kulturę, która jest właśnie tym poziomem meta, w którym na przykład możesz dojść do tego, że nie potrzebujesz robić dzieci, tylko potrzebujesz robić filmy, replikujesz w ten sposób swój kod genetyczny, tak jakby na zawsze, mniejsze lub większe zawsze, tworząc jakieś treści, tworząc jakieś dzieła sztuki, zapisując się w historii. Tak, można status społeczny budować zupełnie pokojowo, zupełnie w porządku, ale to w ogromnej mierze zależy od kultury, w której się go buduje. Na przykład badani przez Ruth Benedict Indianie z Unii bardzo cenią sobie spokój i zrównoważenie. Do tego stopnia, że tam największym wstydem jest wyjście z siebie. Kiedy chcą powiedzieć o kimś, że to jest ktoś, to mówią, że to jest bardzo uprzejmy i spokojny człowiek. Trochę nietypowe, jak się myśli o człowieku. Wyobrażam sobie, że jest możliwa do zawarcia w jednym zdaniu, oczywiście bardzo złożonym, definicja zdrowia psychicznego, ten spokój i spokój, dzięki któremu jest niemal pewne, że nigdy nie wyjdziesz z siebie, to jest kluczowe. Wyobrażam sobie takiego mitycznego, zobacz, jakie to jest, mitycznego, zdrowego człowieka, zdrowego psychicznie człowieka. Plemiona tak zwane dzikie są zdrowe psychicznie. Mhm. Stąd może być u dzikich, których na przykład badała Ruth Benedict, taki ideał człowieka. Ale już u dzikich, którzy żyli w trudnym terenie, w którym był brak jakichś zasobów, nie ma szansy, żeby to był ideał człowieka. Dlatego, że jeśli było drugie plemię gdzieś w okolicy, na przykład w Afryce, głównie w Afryce, Ameryka Południowa jest pod tym względem, czy Azja, bardziej uprzywilejowana klimatycznie. Natomiast, tak, powiedzmy, że mamy okresy suszy, że jest problem z wodą, więc jest problem ze zwierzętami, jest problem z roślinami, jest ciągły niedobór. Mamy dwa plemiona. Oni się będą tłukli. Wtedy ideałem człowieka nie będzie osoba miła i uprzejma. Wtedy ideałem człowieka będzie ten, kto mógł się najłatwiej rozmnożyć i zostawić
jak najwięcej swoich potomków, czyli osoba agresywna, bezwzględna, krwiożercza. Można być bezwzględnym w bardzo spokojny sposób. Można, tylko że akurat Zulu nie byli bezwzględni, tylko miły i uprzejmy. Mhm. Oni byli dobrzy. I tak dalej. Czyli tam, gdzie współpraca społeczna dawała jak najwięcej, jak najlepszych efektów, tam ideałem człowieka stawała się osoba, z którą dobrze się współpracuje. Natomiast tam, gdzie współpraca w bardzo ograniczonym stopniu miała sens, to znaczy na przykład napadamy grupą, a nie sam, tam bezwzględność była ogromną zaletą. Jeśli byłeś najbardziej bezwzględnym facetem z grupy facetów, którzy tłuką się z drugą wioską, to ty byłeś najlepszy. No jasne. I tutaj altruizm odwzajemniony, czyli tak naprawdę wet za wet, pozwolił nam utworzyć sojusze, krwawe, wojenne sojusze. Dlaczego? Dlatego, że w ramach sojuszu wiesz, że możesz liczyć na drugiego krwiożerczego, agresywnego faceta, który razem z tobą pójdzie i wyrżnie drugą wioskę i nie ucieknie. I jeśli ty będziesz w jakimś starciu z kimś z tej drugiej wioski przegrywał, to on ci pomoże, bo kiedyś ty mu pomogłeś, kiedyś ty mu uratowałeś życie. Tak więc paradoks ludzkiego losu polega na tym, że samolubny gen pozwolił nam wytworzyć przystosowanie adaptacyjne, jakim jest altruizm, a altruizm pozwolił nam stworzyć wojnę. Przy okazji status społeczny, jak rozumiem. Oczywiście. Sojusz społeczny i rywalizacja o status społeczny dały nam to, że na trwałe w naszych pozytywnych relacjach pojawiła się mroczna strona, a więc i wrogość. To znaczy, przyjaciel mojego przyjaciela jest moim przyjacielem. Wróg mojego przyjaciela jest moim wrogiem. Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. I dochodzimy do dzisiejszej sytuacji. Polska, Rosja, Ukraina, Unia Europejska, NATO, Stany Zjednoczone. I widzimy wyraźny podział. Jest oczywiście część osób w Polsce, która krzyczy: nie pomagajcie Ukrainie, UPA, Bandera i tak dalej. Jest część osób, która krzyczy, że wszystkiemu są winne Stany Zjednoczone i niech one to załatwiają. Jest część osób, która krzyczy tam jeszcze nie wiem co, ale na pewno są małe grupy, które krzyczą różne rzeczy. Natomiast generalnie Polska mówi w tym momencie dość jednolitym głosem: pomóc Ukrainie. Co my sobie myślimy, pomagając tej Ukrainie? Co my o sobie samych myślimy? Że jesteśmy dobrze, że jesteśmy po słusznej stronie, że pomagamy niewinnym, że pomagamy dobrym, że stoimy właśnie po dobrej stronie i jesteśmy tacy fajni, tacy pomocni. No super, mamy sztamę z Ukrainą i kocham się i jest fajnie, niech tylko ta wojna u nich się skończy. A historia naszych narodów stworzy zupełnie nową jakość niesamowitą. Ja nie mówię, że tak nie jest. Sama postanowiłam się zaangażować z wielu różnych powodów, natomiast one są o wiele mniej emocjonalne niż to, co teraz przedstawiłam. To znaczy, ja nie myślę o sobie, że jestem dobra. Ja myślę sobie, jak Ukraina nie da rady, to mamy przejebane, a więc i ja mam przejebane i to bardzo. Natomiast co myślą Rosjanie? Można sobie posłuchać, co myślą Rosjanie. Oczywiście jest część Rosjan podłączona do zachodniego świata, do wolnych mediów, które my nie nazywamy wolnymi, która uważa, że rosyjska inwazja jest kompletnie nieuzasadnioną, regresyjną agresją,
że wojna konwencjonalna w dzisiejszych czasach, w tym w ogóle obszarze geograficznym, jest średniowiecznym wymysłem, powinna się natychmiast skończyć, a Putin powinien odejść od władzy. Ale to jest mniejszość. Kiedy posłuchamy sobie rozmów z Rosjanami, kiedy sobie posłuchamy rozmów z wojskami, z żołnierzami rosyjskimi, to co oni mówią o tym ataku? Część młodych ludzi mówi, że się Putin nie podpisuje. Bardzo odważnych młodych ludzi. Druga część młodych ludzi mówi, nie mogę powiedzieć, co o tym myślę, bo boję się o swoje życie. Takie rzeczy też słyszałam. Mówi o cywilach w tym momencie, którzy są w Rosji. Ale większość ludzi zaczepianych, zapytanych o to na ulicy, mówi bardzo dobrze. Putin walczy z nazizmem, Putin walczy z agresją, Putin stabilizuje sytuację, on nas tylko broni, on nas tylko chroni. Może wiesz, ja bym to trochę może sprostował, to znaczy nie odniosłem wrażenia, że oni pochwalają działania Putina, co raczej najczęściej nie wiedzą, co tam się faktycznie dzieje, albo nie wierzą, co tam się dzieje, albo mają bardzo przekłamane informacje o tym, co tam się dzieje, a tak czy inaczej, nieważne, co tam się dzieje i jakie to wywoła konsekwencje w Rosji, oni i tak będą wspierać Putina. Jedna pani mówiła wprost, no cóż, nawet jeżeli będziemy mieć inflację i bezrobocie i będą na nas nałożone sankcje, to widocznie chyba tak musi być. Tak, ale no, dla mnie była taka całkiem wyraźna reprezentacja moherów, które są za, bo to jest słuszne. O cokolwiek chodzi, to jest słuszne. Dlaczego? Bo nasze jest słuszne. Co może sobie myśleć, co myśli sobie, co mówi rosyjski żołnierz? Niektórzy są obrońcami mateczki Rosji. Wyższe wartości. Niektórzy bronią świata i Rosji i Ukrainy w ogóle przed nazizmem. Szlachetne wartości. Bronią przed bliżej nieokreślonym zagrożeniem ze strony Ukrainy. Nadal dość szlachetne wartości. Na niektórych, według niektórych, Ukraina i Zachód się uwzięły na Rosję. Wet za wet. Niektórzy nie wiedzą, co robią, ale robią. Mało to szlachetne, ale przystosowawcze i bardzo uzasadnione, jak zaraz wykażę. Robią to, co im przywódca każe. Dla ludzi mojego i waszego pokroju tragedia. Natomiast dla większości robi, co przywódca każe. Dobrze, tak powinno być. Od tego jest przywódca. Wielu też robi to, co inni. I tak jak możemy to potępiać, to tak się warto, zanim to potępimy, dobrze zastanowić, jak często my postępujemy tak, jak inni. Bez zastanowienia, czy to jest naprawdę słuszne, czy nie. Ponieważ mamy z tym, że inni coś robią, tak zwany społeczny dowód słuszności. A więc to, że inni tak robią, świadczy o tym, że to jest słuszne. To jest nasz mechanizm przystosowawczy. Ruscy też są ludźmi. Też go mają. Teraz przejdziemy sobie tę tabelkę jeszcze raz, już w podziale na my, oni. Czy samolubny gen u nas, my, ma tutaj jakiś wyraz w tej sytuacji? Ma. My jesteśmy drudzy po Ukrainie. To jest chyba dla nas w większości oczywiste lub przypuszczalne, dopuszczalne, możliwe. Jeśli Ukraina nie da rady, Polska będzie następnym krajem, w którym pojawią się Rosjanie. A nawet historycznie rzecz jasna, taki lęk jest bardzo uwarunkowany, więc każdy się do pewnego stopnia tego boi. Nie wydaje mi się, żeby był w Polsce jakikolwiek człowiek, nieważne co mówi, który by się nie obawiał ataku rosyjskiego. Też tak myślę. I druga sprawa jest taka, że Rosja nie robi misji pokojowych. Rosja robi z zasady raczej krwawe misje. W związku z czym, jeśli my nie będziemy teraz działać w tej sytuacji,
to bardzo możliwe, że nasze geny zaraz pójdą na odstrzał. Atomowy, nuklearny, z broni ostrej, z granatu, nieważne, ale jest realne ryzyko utraty życia. A zdajemy sobie sprawę, że w momencie, w którym Ukraina by padła i Rosja postanowiłaby do nas przyjść, nie zdążymy wszyscy uciec. Nie wszyscy. Natomiast jak się realizuje samolubny gen po stronie Rosjan? Tych wojsk, bo nie chodzi o Władimira Putina, choć on jest także niezwykle przystosowaną do rozmnażania jednostką. Ale o nim będziemy tylko wspominać co jakiś czas. Natomiast głównie będziemy się skupiali na rosyjskim żołnierzu. Dlaczego? Dlatego, że Putin jest osobą zaburzoną. To jest raczej jasne. Osoby zaburzone powinno się izolować, leczyć i oskarżać, sądzić w Norymberdze. Natomiast pojedynczy rosyjski żołnierz to jest taki człowiek jak ja lub ty, tylko trochę mniej świadomy, trochę mniej zbuntowany, trochę mniej odważny, trochę mniej po psychoterapii. Niewielu z nich jest złymi ludźmi. Większość jest zwykłymi ludźmi. A zwykły człowiek nie jest ani dobry, ani zły, choć wszyscy chcą o sobie myśleć, że są dobrzy. Ale myśleć o sobie, że jestem dobry, jest tylko i wyłącznie znowu mechanizmem przystosowawczym. Tak więc, przeciętny rosyjski żołnierz w imię samolubnego genu chce być zwycięzcą, chce być twardy, chce być męski, chce nie dać się zabić. I tyle. Jest w bardzo podobnej sytuacji, co my. Oni nie chcą się dać zabić i my nie chcemy się dać zabić. A ponieważ jest konflikt, to dynamiką procesów grupowych my walczymy. Poziom doboru krewniaczego tutaj w zasadzie odpada. W pojedynczych przypadkach nie. Ale jakby to mamy już ewolucyjnie tak dawno przekroczone, że on nie musi tutaj występować. Od razu przechodzimy do altruizmu odwzajemnionego. Co jest po naszej stronie wyrazem współczesną realizacją altruizmu odwzajemnionego? Ano to, że Ukraińcy są do nas bardzo podobni. To znaczy, oni są drugim krajem obok nas. Pierwszym krajem, który został zaatakowany, my będziemy prawdopodobnie drugim. Oni są mali, my jesteśmy mali. Oni są nękani przez Rosję, my byliśmy nękani przez Rosję i będziemy w razie czego. Oni pretendują do NATO, do Unii Europejskiej. Myśmy się prosili, jesteśmy drugą kategorią w tych organizacjach, jeśli nie trzecią. Jesteśmy mali, mało możemy. Naród mamy waleczny, pijący i z jajami, tak jak oni. Widzimy więc podobieństwo. To jest nasz naturalny sojusznik w tej sytuacji. W związku z czym, co sobie myślimy, kiedy widzimy podobnego do nas w sytuacji, gdy on jest zaatakowany i on jest tak blisko, tylko przez granicę? Wet za wet. Jak my im teraz nie pomożemy, to nam nikt nie pomoże. To jest jedno. Jak my im teraz nie pomożemy, nie wiadomo, jak oni zareagują. Może się powtórzyć UPA. Polacy znowu dostaną za to, że nie byli w porządku według Ukraińców. Zostaniemy sami, będziemy sami, a tak to będziemy z Ukrainą. Będzie nas dwa razy więcej niż jest. Nie ufamy Niemcom. Nie ufamy Stanom. Oni też nie powinni. Nie mają powodu. No więc widzimy w Ukraińcach realnie brata. Osobę bardzo do nas podobną. Bardzo w podobnym położeniu. Pomagamy jej, bo jest jej bliżej do nas niż Ruską, niż Niemcom. Niemcy zresztą nie potrzebują pomocy. Jesteśmy na tyle świadomi,
że inwazja rosyjska naprawdę nie jest w porządku i naprawdę nie jest korzystna i nawet byśmy pomogli Rosji, to ona i tak by nas rozdeptała, bo takie są mechanizmy, które rządzą tym, co Rosja teraz i na wieki wieków robiła. Mam nadzieję, nie będzie już robić. Coś powiedziałaś na wieki wieków. Następna sprawa. Wiemy, że Ukraińcy będą tu mieszkać. Już przybyło milion kobiet i dzieci. Te, które stracą mężów, po co mają tam wracać? One tu zostaną. Jeśli wojna się będzie przeciągała, one tu zostaną. Wiele z nich będzie naszymi sąsiadkami, może przez lata, może na całe życie. Trzeba być niedostosowaną adaptacyjnie, ewolucyjnie jednostką, żeby być niemiłym dla swojego sąsiada. Bo wtedy sąsiad będzie niemiły dla ciebie. A my mamy doskonałą historyczną świadomość tego, że Ukrainiec potrafi być dobry kozak. Więc lepiej mieć dobrego kozaka po swojej stronie niż przeciwko. Następna sprawa. My jednak jesteśmy w Unii i jednak jesteśmy w NATO. My jesteśmy wpuszczeni tak na salony, ale tak trochę, żeby stać w korytarzu, żeby obciachu nie robić w tym cywilizowanym, wielkim zachodnim świecie. I teraz wróćmy do rywalizacji o status społeczny. Kim będzie dla nas Ukraina w tej sytuacji, w której my stoimy w tym korytarzu? Ano będzie osobą, która stoi jeszcze bardziej w tym korytarzu. Ale to my jej otworzymy drzwi, tak? My próbujemy już od jakiegoś czasu otworzyć Ukrainie drzwi do świata Europy Zachodniej, a nie do rosyjskiej strefy wpływów. Czyli będziemy mieli kogo? Będziemy mieli wdzięcznego. Będziemy mieli kogoś w rodzaju Sancho Panza. Ja nie jestem teraz ironiczna. Ja nie czuję jakiegoś braku szacunku do Ukrainy. Absolutnie nie. Ani poczucia wyższości. Ani poczucia wyższości. Ani też nie śmieję się z Polaków, z polskości, z naszej sytuacji, bo siedzę tutaj najwyraźniej i robię, co mogę, żeby w tym kraju było lepiej. Natomiast w stadzie małp to tak by wyglądało. Jeśli ja wpuszczę małpkę o imieniu Iwan do kręgu tych małp, które są lepsze ode mnie i nazywają się John Lisbeth i jakaś tam, a ja się nazywam Ania po polsku, czyli ja jestem tak i nagle mam jeszcze Iwana, to oni sobie patrzą, kurde, urosła, coś może, jest dla kogoś przewodnikiem, ma sojusz, trochę jest lepsza. Chodź się przysuń. Ty chodź się przysuń do nas trochę, bo nas niepokoi to, co ty możesz z tym Iwanem zrobić nam. Więc chcielibyśmy mieć z tobą, Aniu, dobre relacje. My, kultura zachodnia. Więc sam fakt, że mamy protegowanego, stawia nas wyżej w hierarchii, statusie społecznym. Daje też do zrozumienia innym, że my coś umiemy, coś znaczymy, kimś jesteśmy, coś zauważyliśmy. To jest znowu społeczny dowód słuszności. Skoro cała Polska stanęła za Ukrainą, to jest to jakiś społeczny dowód słuszności dla Zachodu. Gdybyśmy my zamknęli się na cztery spusty, pokazali faka Ukraińcom, nie będziemy dla was ryzykować naszej gospodarki, nie będziemy ryzykować gniewu Putina i tak dalej, to Zachód nie reagowałby w ten sposób. Aż tak bardzo. Dlatego, że my daliśmy społeczności, ludziom, cywilom, obywatelom innych krajów zachodnich społeczny dowód słuszności, żeby się aż tak nie bać Rosji. I żeby wyciągnąć rękę do Ukraińców, bo oni są nasi, a nie ich. To nie są dzikusy. I zatem poszła jakaś fala. Oczywiście w dużej mierze to są decyzje polityczne, ale ja nie mówię teraz o decyzjach politycznych. Nie mówię o polityce firm.
marketingowej polityce firm, choć ona wynika z nastrojów społecznych w ogromnej mierze. Nie mówię o Elonie Musku, który mniej jest koniunkturalistą, a bardziej autystą, więc jego decyzje, mimo że jest miliarderem i wie, co robi, żeby robić pieniądze, nie są aż tak bardzo uzależnione od polityki czy od polityki marketingowej. One są od prawie niczego uniezależnione, bo on potrafi ryzykować obrazy całego świata, że on woli Marsa podbijać, niż biednym dzieciom pomagać, tak? Natomiast nas jest 40 milionów, z czego 30 milionów krzyczy ręce precz od Ukrainy, Zachodzie pomóż. W przeciętnym obywatelu Zachodu to przynajmniej musi wzbudzić pytanie. Dlaczego oni występują przeciwko tak wielkiemu krajowi, jakim jest Rosja? Może Rosja jest glinianym kolosem na glinianych nogach, tak? Może Ukraina jest warta i tak dalej. Natomiast co z altruizmem odwzajemnionym u członków rosyjskiej armii? Oni są w sytuacji zagrożenia życia i to oni są w sytuacji zagrożenia życia z dwóch stron, z ukraińskiej i ze swojej. Taki już jest los rosyjskiego żołnierza, prawda? Że za nim zawsze szło, czy to KGB, czy inna organizacja, inni urzędnicy, możnowładcy i żołdacy z pistoletem wymierzonym w tył ich głów po to, żeby nie mogli wrócić. Nie zazdroszczę bycia rosyjskim żołnierzem, bo to jest wyrok śmierci w zasadzie. Chyba, że wojna się skończy. Więc oni są w sytuacji najwyższej rangi przysług. Oni swoim kolegom codziennie robią przysługę uratowania życia. To czy ja będę strzelać do Ukraińców i czy będę się do tego przykładać, w ogromnej mierze będzie decydowało o tym, czy Remek przeżyje, czy nie, i w drugą stronę. Wymagam więc najwyższej odpłatności za moje usługi koleżeńskie. I oni są w tej sytuacji. Oni stają razem do walki, zależą od siebie i muszą sobie wytłumaczyć także, dlaczego oni w ogóle stają do tej walki. Znaczy, dlaczego oni razem napadają na tych Ukraińców. Bo dlaczego oni będą wzajemnie się nakręcać? No to przez altruizm odwzajemniony. Ale o co chodzi z tym, że on się w ogóle przejawia w agresji? Znowu dochodzimy do rywalizacji o status społeczny. To, jaki jestem w danych warunkach, czyli to, co pozwala mi przeżyć i się rozmnożyć, świadczy o mojej jakości. Po stronie Rosjan to będzie opinia bezwzględnego, to będzie zadowalanie dowódców, to będzie budzenie lęku, opinia twardziela, może jakiś medal, choć nie wiem w ogóle, czy rosyjskich żołnierzy nagradza się medalami, czy nagradza się ich tylko nietrzymaniem ich w karcerze, nie wiem. A z takim kimś w warunkach zwierzęcych, bo do tego oni są zmuszeni, dobrze jest nawiązać sojusz. Dlaczego? Dlatego, że jeśli gościu jest bezwzględny, to może ostrzelić tak samo Ukraińca jak mnie. Jeśli gościu chce zadowalać dowódców, to może na mnie donieść, żeby ich zadowolić. On budzi lęk. Ja nie wiem, czy ja sobie z nim dam radę w razie czego, jest twardzielem. Więc lepiej być jego kolegą. Więc lepiej tworzyć z nim batalion i tak dalej, i tak dalej. Urasta grupa naszych. A oni, ci atakowani, to są oni. Oni są inni niż my. I faktycznie, u nas zupełnie co innego świadczy o statusie społecznym i pozwala się rozmnażać. Gdyby u nas taki bezwzględny twardziel, który chce zadowalać swoich przywódców, zaczął tutaj świrować z bronią,
to by poszedł siedzieć. I prawdopodobnie zaraz miałby sprawę o działalność w grupie przestępczej i może by się coś zdążył rozmnożyć na dyskotece, ale zasadniczo ani by sobie szczególnej pozycji społecznej nie wyrobił, ani by na wolności za dużo nie zrobił. Więc u nas zupełnie coś innego. Opinia Chodrego i Szczodrego, a więc takiego, który organizuje te zbiórki, dużo załatwia, którego się dużo inni pytają, co przywieźć, gdzie przywieźć, co zorganizowałeś. Tak, tu mówisz, 200 osobom pomogłem, 4 rodziny nocuję, dałem 10 tysięcy i wszyscy sobie myślą, kurde, zaradny, ma kasę, umie sobie poradzić, umie zadbać. Skoro może się podzielić, to znaczy, że sam też ma. U nas to jest zupełnie coś innego. W Rosji to by nie miało w ogóle racji bytu. W rosyjskim wojsku wszyscy by mówili frajer. Głupi, nienormalny. I zaraz by go zastrzelili i tyle by było jego budowania pozycji społecznej na hojności, szczodrości i opiekuńczości. U nas są inne warunki. Dzisiaj są inne warunki. Ale zapewniam Was, że gdyby w czasie Powstania Warszawskiego ktoś zaczął udzielać pomocy psychologicznej SS-manom, to by został zastrzelony. Gdyby ktoś mówił, nieważne, czy to jest Polak, czy Niemiec, wszyscy jesteśmy ludźmi, czy Żyd, to by został zastrzelony. Gdyby ktoś wyskoczył z Żydzie, Niemcu, nie kłóćcie się, bo my tu jesteśmy ludźmi, którzy rozwiązują konflikty pokojowo, to by został zastrzelony, zamknij się, szkodzisz. Zawracasz nam głowę i jesteś niezrównoważony. Nie można na ciebie liczyć w sytuacji, gdy napada na nas obce wojsko. Nie wiadomo, o co ci chodzi. Dla własnego bezpieczeństwa lepiej będzie cię zlikwidować. To jest niestety w ogromnej mierze tylko i wyłącznie kwestia warunków zewnętrznych. Co jeszcze nam daje bycie taką właśnie osobą dobrą w naszej sytuacji, w naszym kręgu kulturowym, hojną, szczodrą? Tak jesteśmy odbierani jako osoba zasobna i wpływowa, więc dobrze jest mieć nas po naszej, dobrze jest mieć nas po swojej stronie. Co więcej, im więcej zrobimy dobrego, tym bardziej jesteśmy tym my. Im więcej wysiłków to włożymy i inni zobaczą, że włożyliśmy tego wysiłku w to bycie naszym, a tym bardziej jesteśmy, wiecie, na jedną stronę przesunięci i mamy prawo do większego antagonizmu, a więc mamy bardziej prawo potępiać tych drugich. A to jest znakomity sposób na rozładowanie agresji. Dlatego osoba, która wypracuje sobie w sytuacji pomagania opinię osoby super dobrej, dostaje przyzwolenie od innych, żeby ciupać tym drugim. Żeby złorzeczyć, życzyć im śmierci, mówić, że to są zwierzęta, a nie ludzie, tak? Jeśli nic nie zrobisz, to się ciebie nie zapytają, a ty co zrobiłeś, żeby to rozwiązać? Ale jeśli ty zorganizowałeś tira, rzeczy, nocleg dla 200 osób i wpłaciłeś 15 tysięcy i zebrałeś 100 tysięcy, to wtedy nikt ci nie wyskoczy z... A jakim prawem ty w ogóle dzielisz ludzi na tych, którzy mają prawo żyć i którzy nie mają? Kolejnym mechanizmem przystosowawczym wynikającym z tych jest autoreklama. To znaczy, dzięki mowie osiągnęliśmy bardzo komfortową sytuację, w której nie jest tak bardzo istotne to, co my faktycznie robimy, a istotne jest to, co inni myślą, że robimy. W jaki sposób możemy ich do tego przekonać, im opowiedzieć? No możemy im to opowiedzieć. Możemy powiedzieć, jak dorwę jakiegoś Ukraińca, to mu wypruje flaki. I już wyglądasz na groźniejszego niż inny z kompanii Wojska Rosyjskiego, który czegoś takiego nie mówi. Możesz
zachowywać pozory, będąc po naszej stronie, zachowywać pozory tego, że dużo robisz. A więc możesz na przykład walić dużo postów na Facebooku. Coś, co mnie osobiście odraża i rzuca, to takie bardzo tanio wzruszeniowe posty na temat Ukrainy. Wiersze ludzie piszą, bardzo grafomańskie. Niektórzy piszą, że płakali 2 dni, ryczałam cały dzień. Wiecie, to nie jest zdrowe. Jeśli płaczesz, znaczy ja nie powiem, ja też płakałam, bo ja byłam wściekła z powodu tego, że może być wojna, a ja mam ograniczone możliwości i dużo stracę, po prostu wściekła, płakałam z bezsilności, planując, co możemy, a czego nie możemy i próbując się porozumieć między sobą, jaką ścieżkę wybieramy. I oczywiście byłam wielce wzruszona sobą, bo taka jest prawda, wszyscy jesteśmy wzruszeni sobą, bo mamy samolubny gen. Byłam wielce wzruszona sobą z tego powodu, że nie możemy się porozumieć szybko, jasno i zrozumiale co do tego, czy mamy wspólne zapatrywania, czy nie mamy wspólnych zapatrywań na to, co zrobić. Natomiast są ludzie, którzy tak piszą, dowiedziałam się, że jest wojna, ryczałam cały dzień, umierają dzieci, tak nie powinno być, Bóg jest niesprawiedliwy, jeśli w ogóle Bóg istnieje, to jest potworem, jakieś takie teksty, piekło jest puste, wszystkie diabły są tutaj, wiecie, to są takie egzaltowane, ale bardzo nieracjonalne wyrazy nadmiernych emocji, nadmiernych do sytuacji, nieadekwatnych do sytuacji. Bardziej nieadekwatnych, że wychodzą przy każdej jakkolwiek podobnej, analogicznej sytuacji. Potem się chowają znowu i wychodzą tak w kółko. Tak, czyli po prostu ludzie... Ja teraz ciekawą rozmowę prowadziłam na fanpage'u SWPS-u o tym, czy WWO istnieją, czy nie. Czy są jakieś badania na temat tego, czy WWO istnieją, czy nie. I jedna pani rzuciła się z taką w ogóle agresją do autora, że obśmiałam ją od góry do dołu. I ona stwierdziła właśnie, że WWO to się zawsze muszą spotkać z taką agresją jak moja, z taką agresją jak tego autora postu, a jego agresją było to, że właśnie zapytał, czy są jakieś badania, czy WWO to jest po prostu koncept autorki książki o osobach wysoko wrażliwych. I tutaj mają pole do używania, do wyżywania się osoby w wszelki sposób niezrównoważone emocjonalnie i one robią sobie dzięki bałaganowi semantycznemu, jaki mamy pomiędzy wartościami, moralnością, emocjami, uczuciami, postawami ogromnie dużo naszej klasycznej literatury wychwala niezrównoważenie. Wiele razy już o tym mówiłam, najgorszy jest romantyzm. Romantyzm jest patologia psychiczna i on utworzył w nas przekonanie, że im bardziej jesteś niezrównoważony, tym lepiej. Kiedy mamy taki bałagan, że w sumie nie wiemy, czy Werther był normalny czy nienormalny, bo on jest jakimś tam ideałem w naszej kulturze, o Matko Boska. Kiedy nie wiemy, czy Romea trzeba czcić, czy trzeba go było leczyć, póki żył, to możemy sobie robić autoreklamę, podejmując się takich samych szalonych postaw, egzaltacji, nakręcać się w tych emocjach, wylewać je. I inni myślą sobie, to jest wrażliwy człowiek. A jak jest wrażliwy człowiek, co to znaczy? To znaczy, że to jest dobry kompan.
to jest osoba, która mi pomoże, jeśli ja jej pomogę, więc jak on teraz jest wrażliwy i jest załamany, to ja go pocieszę i on mi będzie winny przysługę. Słuchajcie, naprawdę, jesteśmy jak szympansy w więzieniu, kolekcjonujemy przysługi. Abstrahując, pomijając wszystkie moje jazdy, kryzysy, załamania nerwowe, dysfunkcyjne zachowania i tak dalej, no to jednak introspekcję mam naprawdę niezłą i całe życie się zastanawiałem nad tym, czy jestem zły, że ja widzę u siebie te biologiczne uwarunkowania właśnie z tych pradawnych czasów, o których będzie też jakąś tam bardzo wczesną część życia nie wiedziałem, prawda? Ja wiedziałem, dlaczego ja coś robię. Oczywiście sprawiało mi to przyjemność, wiedziałem. Miałem dostęp do tej powierzchni, tak, która jest oczywista dla wielu ludzi, ale już poza nią nic nie ma. Ale równie oczywista była dla mnie po prostu ta druga strona. Ja się zastanawiałem, czy ja nie jestem psychopatą. Bo mi się wydawało, że jestem, wiesz, cyniczny, że jestem taki, moje zachowanie jest wyrazem takiego makiawelizmu, prawda? No i oczywiście słyszałeś na pewno wielokrotnie, że wszyscy wokół ciebie kierują się wartościami i ty sam sobie jeden w środku wiedziałeś, że kierujesz się czymś innym. A wszyscy dookoła odgrywali teatr szlachetności. Życie sprawia mi coraz większej przyjemności i frajdy, kiedy obserwuję swoje zachowania tylko pod kątem tego makiawelizmu i widzę, że to się sprawdza. Makiawelizm się znakomicie sprawdza. Widzę, że zataczam coraz szersze kręgi i mogę przez to coraz więcej. I masz coraz więcej przyjaciół, co do których możesz czuć to wtórne uczucie, bo uczucia, emocje są pierwotne, ale uczucia są wtórne. To już jest taki większy konstrukt. Miłości czy przyjaźni. To sprawia, ci przyjaźń, ale tak. To sprawia, że ja mogę bezpiecznie do kogoś czuć miłość, tak? Bezpiecznie być z kimś w przyjaźni, bo są realizowane te podstawowe, niezmienne od setek tysięcy lat schematy. Tak, które pozwoliły nam żyć, a tamtym, którzy mieli inaczej, nie żyć. Jesteśmy dzisiaj wszyscy dlatego, że nasi przodkowie byli tak makiaweliczni wobec siebie, że aż paradoksalnie stworzyli miłość. Dochodzimy w tym procesie ewolucyjnym oraz w naszym wykładzie do końca, czyli do podstawowych potrzeb psychicznych. Przechodzimy już z socjobiologii, z psychologii ewolucyjnej do psychologii społecznej. Pierwsza podstawowa potrzeba psychiczna każdego człowieka to ochrona samooceny. To znaczy, każdy z nas potrzebuje myśleć o sobie dobrze. Oczywiście znamy przykłady ludzi, którzy patologicznie, uzależnieniowo myślą o sobie źle. DDA na przykład, osoby z borderline, osoby narcystyczne też potrafią być najlepsze w byciu najgorszym, ale to jest właśnie nadal bycie najlepszym w byciu najgorszym. To znaczy możecie zobaczyć na grupach wyparcia mnóstwo postów o tym, że ja to jestem tak spierdolony, że mi już nic nie pomoże. W moim przypadku nie ma sensu iść na terapię, bo ja jestem bardziej nienormalny od innych. I tak dalej, i tak dalej. Bo samoocena musi być jak najbardziej spójna, jak najbardziej stała i jak najlepsza. I paradoksalnie to może być ta jak najgorsza. Jeśli widzimy, że pomiędzy naszą samooceną a tym, co robimy, jest jakaś niezgodność, to jest największy problem psychologiczny, jaki może mieć człowiek, jest nim dysonans poznawczy. Dysonans poznawczy, czyli różnica pomiędzy tym, co robię, a tym, co deklaruję. Pomiędzy tym, co robię, a co chcę o sobie myśleć. No i teraz tak. My mamy prosto, bo my jesteśmy po tej stronie dobra, więc myślimy sobie, jestem w grupie dobra, jestem dobry.
Czyli co muszę robić, żeby nie powstał dysonans? Muszę pomagać słabszym. I tu się zaczyna bardzo brzydki obszar, który psychologia społeczna, a także cała psychologia terapeutyczna porusza. Jeśli ty chcesz pomagać słabszym, to znaczy, że chcesz zadbać o swój status społeczny oraz wiesz, że altruizm odwzajemniony to jest gra, w której jeśli jesteś silniejszym, to więcej ugrywasz. Mniejszym wysiłkiem. Dlaczego? Nie zdążymy już dzisiaj o tym powiedzieć, ale pomyślcie o osobie, pomyślcie, że dajecie komuś kromkę chleba. Wyobraźcie sobie tą osobę. Wyobraźcie sobie uczucie, jakie towarzyszy temu, że dajecie kromkę chleba. Kiedy jesteście bardziej wzruszeni sobą? Jeśli dacie kromkę chleba, albo tak sobie podjadać po dzień chleb, Remek koło was siedzi, ani głodny, ani biedny, i dajecie mu kromkę chleba. Chcesz chleba? Ale na pewno bardzo łakomy. Co najwyżej. Czy jeśli spotkacie żebraka w kule w deszczu ze śniegiem, w nocy, bez rękawiczek, z dziurą w płucie, sinego takiego twarzy, z gilem po pas, i on powie, nie jadę od tygodnia. Kiedy będziecie bardziej wzruszeni? Sobą. Oczywiście, że sobą. Będziecie bardziej wzruszeni, jeśli uratujecie żebrakowi życie kromką chleba w sytuacji, gdy on zamarza w śniegu, deszczu i gołoledzi. A nie będziecie sobą wzruszeni, gdy dacie kromkę chleba Remkowi, który wcale tego chleba teraz nie potrzebuje. Potrzebujesz? Otworzyłeś usta? Nie, ja sobie tak cmokam. Chcę powiedzieć, jak to nie potrzebuje. Oczywiście, że zawsze potrzebuje. Dlaczego będziecie tacy wzruszeni? To jest kolejny mechanizm przystosowawczy. Chodzi o to, że przy altruizmie odwzajemnionym nie patrzymy, ile zainwestowaliśmy. To nie jest wartością, to co zainwestowaliśmy. Wartością jest to, co to dało drugiej osobie. To jest taki kredyt. Dla mnie to jest kromka chleba. Dla niego uratowanie życia. W związku z czym on jest mi winny uratowanie życia, a nie kromka chleba. A teraz jeszcze sobie wyobraźmy, że się pytam Remka, chcesz kromkę chleba? On mówi, nie chcę. On mówi, no weź, no. On mówi, nie chcę, nie jestem głodny. On mówi, no weź, bo się zmarnuje, no. Wtedy ja daję kromkę chleba, a jemu nic nie daje. Z jego perspektywy to jest wciśnięcie mu zbędnej kromki chleba, jakiegoś śmiecia, z którym nie mam co zrobić. On mi nie jest nic winny. Dlatego nie jestem wzruszona tym, że dałam mu kromkę chleba, której on nie chce. Więc, jeśli muszę pomagać słabszym, to w ramach altruizmu odwzajemnionego chcę zainwestować więcej. Jest to dla mnie bardziej opłacalne. Dlatego jest dla mnie bardzo wątpliwe dzikie poświęcenie narodu polskiego pod kątem fundowania ukraińskim kobietom i dzieciom życia. Widziałam już post, w którym pani napisała, że Ukraińcy są niewdzięczni, bo chce im się pomóc. Kobiety ukraińskie są niewdzięczne, wredne, bo się im chce pomóc, a one chcą jakichś luksusów, umowy wynajmów. Znaczy, one nie chcą być słabsze dla tej pani, tylko one chcą altruizmu odwzajemnionego na poziomie wet za wet. Nie chcą być dla niej słabsze, nie chcą zaciągać długu. Mają własną godność i potrafią za siebie zapłacić. I tu już wychodzi z wielu ludzi paskudny makiawelizm w postaci jestem wkurzony na tę ukraińską babę, bo nie dała mi się wciągnąć w pułapkę troskliwego misia.
tutaj pojawia się właśnie dysonans. Ja jej chciałam dać mieszkanie za darmo, a ona chce mi płacić i chce umowę. Uniemożliwia mi bycie dobrą. Dlaczego ona mi uniemożliwia być dobrą? Bo jest zła. I już mam dysonans rozwiązany. To ona jest zła. To Ukraińcy chcą za dużo. Z drugiej strony są rosyjscy żołnierze, którzy chcą myśleć o sobie, że są dobrzy, tak? I że są dobrymi ludźmi, normalnymi ludźmi. Kurde, zabijam ludzi. Jak to połączyć? W tej sytuacji, w każdej wojnie, było na ten temat wiele eksperymentów, pojawia się obwinianie ofiary. To znaczy, my ich zabijamy, bo oni na to zasłużyli. My ich zabijamy, bo to nie są ludzie. My ich zabijamy, bo jak my byśmy ich nie zabili, to oni by nas zabili. To nie jest decyzja rosyjskiego żołnierza, że on tak myśli. On mógłby podjąć decyzję, żeby tak nie myśleć, ale automatycznie to on jest wyposażony w takie myślenie po to, by nie zostać wykluczonym lub zabitym przez własną grupę. A on tej grupy nie wybrał. Tak jak w cywilnym życiu on sobie może dobierać towarzystwo, tak w sytuacji, kiedy on został wciągnięty do rosyjskiej armii, on sobie nie wybierał towarzystwa. On sobie nie wybierał okoliczności. I na dzisiaj to jest tyle. Mogłabym wam powiedzieć dużo, dużo więcej. Miałam świadomość, robiąc sobie notatki z książki Moralne zwierzę Robina Wrighta, że to są notatki na bardzo długo, na więcej niż jedno spotkanie. Kurs psychologii społecznej nie będzie się odbywał w ten sposób, w który będą się odbywały te wstępne wykłady. Dlaczego? Dlatego, że to, co ja wam dzisiaj pokazałam, to jest odpowiedź na problem, korzystając z przeglądowej psychologii ewolucyjnej i psychologii społecznej. Dopiero po kursie psychologii społecznej będzie można odpowiadać na trudne pytania o ludzkość w taki sposób, jaki ja to dzisiaj zrobiłam. Oczywiście wielu z was jest na poziomie świadomości i wiedzy, który wam pozwoli to zrobić. Natomiast będziemy przechodzić przez podręczniki. A takie sytuacje będą dla nas tylko kwiczone.